Nagrywasz jeszcze na YouTubie? Nasz odcinek na YouTube z tego będzie na YouTubie. Czy nie będzie panu przeszkadzać, jak sobie trochę tam będę się kręcić w okolicy mostu, ćwiczyć? Tylko żeby pan się nie przestraszył, żeby pan, nie wiem, na policję nie dzwonił czy coś. Bo tam będę się bawić trochę z inną. Ja nawet telefonu nie. Dobra, elegancko. O, tu jest fajny spocik. Nie wiem, czy to coś da, ale założymy sobie kamizelkę zieloną. Czy na tym będziemy sobie skakać? Na tym chyba nie będziemy skakać, bo nie mamy bloczka. Więc dzisiaj będzie wyjątkowo na Grigri, bo zgubiłem bloczek. Dobry. No, tak trochę zamilkłem, bo mnie teczko ludzie stresują, którzy tutaj są co chwilę gdzieś coś. Kusztawkę będę robić, takie wahadło. No, miało być na podwójnym wszystkim, ale będzie jednak na pojedynczym. To znaczy na pojedynczym zawiesiu. W podwójnej linie, co jest trochę bez sensu, bo to zawiesie właśnie ma to ryzyko, że mogłoby się obcierać, a nie lina. Mamy wszystko. Szybko wbijamy jeszcze na most i będziemy gotowi do skoku. Muszę kontrolować godzinę i sprawdzać, o której tu jest pociąg. Czy robię to wszystko tak, jakbym chciał? Nie do końca. Bardzo nie do końca, bo jest wiele rzeczy, które mogły być zrobione tutaj dużo grubo, dużo lepiej. Ale trochę mnie stresuje to, że tutaj się liczy czas. Robię niektóre rzeczy w taki sposób, żeby po prostu jak najkrócej tutaj być. I niestety dochodzi do tego właśnie stres związany z tym czasem. Przyniesiemy sobie tutaj cały sprzęt, żeby on tutaj tak nie leżał. Nie ma co tutaj pitu, trzeba się huśtać. Teraz mi tylko przyszła jedna rzecz do głowy. Ten węzeł jest dosyć nisko i tam może być mały problem z tym, żeby podejść do góry mostu, ale jakoś tam się chwycimy. Zrobimy sobie chyba najpierw taki zapoznawczy gdzieś stąd. Teraz jak tak na to patrzę, to to jest zdecydowanie za mały kąt. Ja wyląduję w wodzie. Jedyna opcja jaka jest, to jest zrobić podskok i wtedy, ale w wodzie wyląduję. Przypał. Musimy to odwiązać. Znaczy jakby tutaj już to widać, nie? Bo to miałem napięte. Ajajajajajajaj. Dobra, trzeba sobie ustawić czasomierz, bo zaraz będzie przejeżdżał pociąg. Żeby nie narobić przypału, to schowamy się wtedy po prostu. Huśtawkę będę robić. Linową. No. Aloha, a pan coś tu sprawdza? Nie. Tak rekreacyjnie. Tak, tak, tak nie wolno. To jest nielegalne, są za to mandaty, niebezpieczne i w ogóle ten, nie wolno. Gdzie linę trzyma? Taka po co tą linę trzyma? O!
Dobry. A ja się tu martwiłem, że ktoś zaraz na policję zadzwoni, że facet chodzi po moście czy coś, skakać chce. Elegancko. No to prawda, jest mega. No ja tutaj pierwszy raz dzisiaj jestem akurat, ale fajne miejsce. Nie, tak na moście nie byłem, żeby tak prywatnie przyjechać i popływać tam pięć. Właśnie lepiej w takim miejscu, nie? Że miało być więcej ludzi i tak dalej. Jeszcze raz? No, zima gdzie. Lepiej nad wodą jeszcze nie wyjdzie niż na rozszarzu. GoPro niestety uległo zalaniu, więc reszta materiału będzie z telefonu dogrywana tylko co chwilę. Ogólnie sytuacja wynikła taka, że zły kąt tutaj obliczenia, wiecie, delta się trochę i ja stąd rozbieg chcę sobie zrobić, bo nie chcę stąd na przykład wisieć i się puszczać, tylko właśnie chcę z rozbiegu to zrobić wszystko i no tak jakoś wyszło, że zajebałem tu ogólnie wszystko, co jest możliwe. Wpadłem do wody, GoPro się zalało, musimy przestawić to mocowanie, stanowisko gdzieś tutaj i wtedy powinno być git. I teraz się szczyłem, jaki jestem głupi, masakra. Zawsze skacz. Drugi. Ja mam linę ze sobą, która waży tam no parę kilo, wrzucę ją do torby. No i kurwa, naprawdę szło przetestować tą trajektorię. Aj, jedzie jakaś karetka. Zawsze skaczcie drudzy. Jest git. Muszę trochę ogarnąć sprzęt po wczoraj. Jak widać, kamerka działa. Ale siemano w ogóle. Znaczy nie wiem czy siemano, bo siemano to raczej jest gdzieś tam na YouTube'a. A ten film raczej na YouTube'a nie trafi. Ale może te materiały kiedyś na YouTube'ie też wylądują, bo całkiem fajna zabawa. Aktualnie na ten moment, kiedy to jest nagrywane, nie mogę tego wrzucić. Drugiej nawet nie zapinam, nie ma sensu. Teraz tak, to trzeba trochę podzielić na wspinaczkowe rzeczy i na niewspinaczkowe rzeczy. Bo tutaj są właśnie jakieś zawiesia, owiki, protektory, taśmy, liny, węże. Borsuki, kuny, jenoty. To wszystko musi sobie pójść do jednej reklamówki. A drugie rzeczy, takie jak rękawiczki i tak dalej, pójdą gdzie indziej. Ten plecaczek jeszcze. Thank you.
Nie mam nic lepszego na ten moment. Ale myślę, że Grigri jako backup i tak będzie całkiem dobrą opcją. Dobry? Dobra, czyli mamy dwa stanowiska, każde na krawacik z dodatkową jeszcze osłonką, żeby się nie przecierały. Będzie trochę niewygodnie. Damy więcej liny i będzie dobrze. To jest. Plecak. Ała, się jebłem. Tu nie ma potrzeby pakowania żadnej owiki, bo tu się nie przetrze. A tam już mogę się zaprzeć nogą w razie co, więc luźno. W miarę czysto to wygląda. Jak tutaj sobie wejdziemy, tylko po belkach, to na dole, o, albo tutaj. O, tam. Tam na dole jest cały mój sprzęt. Ja nie chcę stricte na razie skakać z mostu, tylko jest plan, żeby zjechać. Może ja pokażę. Ktoś zapierdzielił kawałek mostu flexem. Dobra, więc chodzi o to, że tu mniej więcej jest miejsce, w którym są przymocowane liny, tu gdzieś obok jest miejsce do skoku. Plan nie jest taki, żeby na przykład stanąć tutaj i skoczyć w dół, tylko jest plan taki, żeby tutaj zamocować linę zjazdową i ona się będzie kończyła gdzieś na tym poziomie. Tu nie będzie miała węzła zabezpieczającego i po prostu z niej wyjadę. A później będzie plan, żeby na tym zawisnąć i puścić się po prostu. Weźmiemy teraz linę drugą, 50-metrową, żeby zrobić test trajektorii lotu, bo się przyda. Zdecydowanie. Oczywiście na każdym etapie montażu huśtawki kontroluję godzinę, tak żeby wiedzieć, o której tutaj przyjedzie następny pociąg. Dobry? Dobry. Ready, set. Jestem w zabezpieczeniach. Go!
miejscu sobie ją zamontujemy. I ta akurat nie musi być jakoś mega solidna. Tak samo nie będzie ona miała węzła zabezpieczającego. Jako że dzwoni budzik, to wiem, że zostało mi 15 minut do pociągu, więc jedyne co chcę zrobić teraz, to zamontować tą linę. Dobra, tutaj wlatuje sobie ósemeczka. Ona całkowicie wystarczy, to jest lina tylko taka zjazdowa właśnie. Nie wiem, czy wystarczy długość liny, ale powinna być całkiem spoko na początek. Zabezpieczenia. Faktycznie tam trochę widać zawieś, ale to podczas przejazdu nie powinien być problem, oni jadą dość szybko. Jedzie gdzieś policja albo karetka. Mam nadzieję, że nie do mnie. Chyba nie. Wow, ja jestem posrany, nie? Mam wszystko w ogóle? Mam grill, mam to. Dobra. Ale nie było tak źle. Dobra. Musimy sobie dać nasze stanowisko trochę dłuższe. Trochę może być na spokojnie. No, myślę, że dużo dłuższe nawet. Dobry. Malujesz czy się bawisz? Nie, bawię się. Fajne miejsce, bo mało pociągów jeździ. Zauważyłem, że tutaj ludzie chodzą sobie po tym moście, więc nikt na to nie zwraca uwagi. No tak, za bardzo dochodzenia ten most nie jest. Nie jest dochodzenia, ale widziałem to już nawet całe rodziny z dziećmi, więc jedna osoba nikogo nie dziwi aż tak bardzo. Ja
to jest schizowe. Wow. Ta, no. Mogę jeszcze dwa razy rzucić i podobę? Jasne. To by się działo takie hobby. O, tak jakoś sobie łażę. Po mostach czasem sobie skaczę. Tylko wszyscy gdzieś jeszcze? Nie no, masa obiektów. Masa jakieś, gdzie można, jo? Znaczy, gdzie można. Można dopóki policja nie przyjedzie, nie? No właśnie tutaj jest na spokojnie. Ta, no. Co ty tu robisz? Konserwacja, ty coś? Dużo częściej ludzie myślą, że chcę skakać i zaraz zatuje się policja, straż pożarna. Ty już nagrywasz na YouTube, nie? Ta, no. A, trzeba się zrobić skoki, lecimy. Dobra, to. Jest. To jest. To jest mega schizowe, jak ludzie przychodzą. Zwyczaj wtedy coś idzie nie tak. Pierwotnie miałem stamtąd zbiegać. Bo właśnie takie z mostu skakanie jest trochę schizowe. I chciałem sobie stąd po prostu zbiec. A tutaj jest niewystarczająca skarpa i tutaj zadupiłem sobie o te betony i do wody wpadłem i GoPro mi się zalało. Jak tu jest pięknie. Ja no przecież to działa, kurwa, czemu ty się boisz? Przecież to działa. Ja przecież to działa przecież. Sprawdziłeś to kilka razy. Przecież mi się łapa cała. Najlepsze jest to, że tu już nie ma wyboru, bo już tego nie podciągnę do góry. To jest sprawdzone. To działa. No wszystko, kurwa, działa, bo już skakałeś 5 razy. Telepie mi się cała łapa. Im dłużej jestem, tym bardziej mi się telepie. Nie ready, set, go. Ja pierdolę. Kurwa, co ja robię ze swoim życiem? Wow. Kurwa, kręcę się. Nie chcę się kręcić. Jakie to jest schizowe! Stop. Nie kręć się. O, kamerka spadła. Dobrze, była przywiązana. Karabinek zakręcony, drugi karabinek zakręcony. Ten układ nie potrzeba go sprawdzać, bo on tutaj jest na stałe. Jedynie czy nie ma jakichś uszkodzeń. Dobra, węzeł się nie zmieniał. Tam się węzły nie poluzowały. Wszędzie jest ok. Tam nagrywamy na drugą kamerę. Ready, set. Go. Woo!
Tu nic nie zostało, tu nic nie ma. Tutaj jest jedna lina. Okej, okay, wszystko. Chociaż niby wszystko, ale ja tędy sobie nie wchodziłem jeszcze. Ale to się sypie. Wyje syrena. Ja wiem, że takie przypadki się zdarzają, ale to mnie przeraża. Wydaje mi się, że to może być po mnie, ale no, pomimo tego, co tutaj jest i pomimo tego, jak jestem ubrany i pomimo tego nawet gdzie byłem przed chwilą, ja głęboko wierzę, że oni nie jadą po mnie. Tremiza jest 4 minuty stąd autem. Powinienem spierdać, ale ja mam huśtawkę do zrobienia. Jakby na razie nic złego nie zrobiłem. To tylko tutaj leży. To, że tutaj jestem i to, że mam jakieś plany, nie znaczy, że coś złego zrobiłem. No może byłem tam u góry. Ale to nieistotne. Aktualizacja, wóz właśnie wyjechał. Tu jest układ do skoków, który zaraz będę testować. Tu jest moje zabezpieczenie, ale za 2 minuty w tym miejscu będzie przejeżdżał pociąg. Już nie mam wystarczająco czasu, żeby się schować tam pod most, więc podjąłem decyzję, że po prostu będę sobie tutaj wisiał. I poza tym, że jestem w zabezpieczeniach i tak dalej, wszystko jest ładnie zrobione, to ten przejeżdżający pociąg mnie przeraża. Trochę. Tędy jakieś 10 minut temu miał przyjechać pociąg, a go dalej nie ma. Ja tu dalej wiszę, czekając na niego. Chętnie bym się stąd zawinął, bo już skończyłem, co mam do zrobienia. Ale co, jeśli wtedy nadjedzie pociąg? Strzeż się pociągu. Tak zawsze mówili. I tak sobie wiszę i się kołyszę pod tym mostem w oczekiwaniu na pociąg, który miał nadjechać 10 minut temu. A nie chciałbym po wejściu na górę go spotkać.
więc już muszę przeczekać ten moment tu. Na tym układzie, który składa się z Roubrencha liny 10,5 mm, prusa 8 mm, 80 cm, byle jakiego bloczka karabinka aluminiowego Black Diamond, ląży zrobionej z taśmy 120 cm i oplotu z liny BNT oraz aluminiowego karabinka i basica. Wszystko zamontowane na zawiesiach przemysłowych. Jednotonowe, a drugie trzytonowe. Koła w autobusie kręcą się, kręcą się, kręcą się. Koła w autobusie kręcą się przez cały czas. Ale się zaplątałem teraz. Tu jest taki przyrząd, który pomaga mi podchodzić do góry. Mogę sobie po prostu na tym stanąć. I wtedy ten Roubrench się podciąga sam. Pętle udowe zaczęły mi się wrzynać w nogi, odcinając dopływ krwi, więc podniosłem teraz obie nogi, żeby przenieść ciężar na pas biodrowy, odciążyć pętle udowe, które są teraz luźne, i przywrócić krążenie w moich nogach. Właśnie znalazłem informację, że na trasie pociągu, który miał tutaj jechać, występują jakieś utrudnienia. Mam nadzieję, że to nie ja jestem tymi utrudnieniami. Została wytyczona zastępcza komunikacja autobusowa, więc trochę kosztów pewnie by było.